sprawiedliwy będzie żył z wiary. A więc, drodzy Torunianie, oraz mieszkańcy Wittenbergi, człowiek dostępuje usprawiedliwienia z wiary. A nie można go nabyć za pieniądze. W Piśmie Świętym mamy historię w Dziejach Apostolskich zapisaną, gdy Szymon Czarnoksiężnik próbował nabyć moc czynienia cudów od apostołów. Apostołowie skarcili go srogo. Nie można kupczyć darami Bożymi. Nie wolno kupczyć darem łaski i zbawienia. Zbawienie dane jest ludziom przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, za darmo. Oto Luter, mąż wybrany, jako mnich był zapoznany, szukał, badał nieuchwytne pisma. Czytał swoją Biblię, szukał Boga szczerze, wierzył, mądrze Ewangelię szerzył, jako kapłan lud nauczał, wspierał, leczył i pouczał. Chore serca referował, nauk Bożych nie mógł chować, Bóg mu kazał prawdę głosić, krzyż swój wszakże musiał nosić. Augustiański mnich z niego był, sercem swym dla Boga żył, złym odpustom mówił nie, tak jak Słowo Boże, nie. Marcina Lutra już nie mógł Kościół uciszyć. Tej prawdy, jaka jest zapisana na kartach Pisma Świętego, prawdy zbawienia z łaski jedynie przez wiarę, nie można było stłamsić. To dzięki tej prawdzie wyszliśmy z ciemnego średniowiecza. Ludzie zaczęli myśleć samodzielnie, kwestionować to, co się do nich mówi, ale też badać, szukać, miłować Boga zamiast się go bać. W ten sposób oblicze historii się odmieniło o 180 stopni. Mało kto sobie zdaje teraz z tego sprawę, jak wiele ci Boży ludzie zrobili dla nas. Że dzisiaj żyjemy w wygodzie, bez strachu. Że każdy z nas ma Pismo Święte we własnym języku. Ustawy kościelne traktujące o nakładanej pokucie dotyczą tylko żywych i nie mogą być stosowane do umierających. Co to zmieni, przyjaciele, jeżeli ktoś za życia nie wybrał Jezusa Chrystusa i nie przyjął ofiary? Czy teraz ja mogę płacić za jakąś duszę w czyśćcu? Co to zmienia, jeżeli ta osoba nie wybrała zbawienia, jakie jest Jezus? Dlatego sprzeciwiamy się braniem odpustów za duszę zmarła. Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi, twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkiej kary i zbawiony. To nie przez odpust człowiek staje się wolny od kary, a jedynie i wyłącznie, tylko i wyłącznie przez krew Jezusa Chrystusa.
Jedynie krew Jezusa Chrystusa, która jest tym skarbem Ewangelii. Jedynie krew Jezusa Chrystusa może dokonać usprawiedliwienia ze wcześniej popełnionych grzechów.